taki dzień w policjach, kiedy no, na pracowników grupy narządów ekonomicznej na policji organizowano swoją imprezę. Dzisiaj jedną z gwiazd jesteś ty, Jose Torres, Kubańczyk, najbardziej znany w Polsce, no może oprócz jednego bardzo znanego Kubańczyka, wiadomo o kim mówię. Którego już nie ma? Którego już nie ma, więc zostajesz tylko ty. Czekaj, na jak długo zostanę. No, najgorsze, żeby na dłużej. Ale słuchajcie, że trochę mnie zmartwiło, że nie mamy żadnej piosenki o chemiku. Kurczę, no co jak z tym zrobić? Piosenka o chemiku? Moglibyśmy jeszcze, o której masz piosenkę? Nie, wyda serdecznie. Tak, więc powiedz, czy... No tak spytam od razu, czy często to proszę kupić, bo na Kubie sytuacja się zmienia. Wszystko o tym wiemy. Się zmienia i dla mnie się zmieniła od 2014 roku. Rok, w którym pojechałem po 30 latach nie zwiedzania Kuby. Nie, po 30 latach nieobecności na Kubie w 2014 roku byłeś pierwszy raz, tak? Do tej pory jesteś w zasadzie uchodźcą z Kuby. Czy ja wiem? Nie, bo ja nie uciekłem, tylko nie wróciłem. To jest zasadnicza różnica. Nie widzę na tym to polega. ale ja nie uciekłem, ja po prostu nie wróciłem. Dobrze. Jose, powiedz, co masz na polskiej publiczności na dzisiaj? No dzisiaj mamy żurek, kiełbasa na gorąco, piwo, nie za dużo, ale przy takiej pogodzie to myślę, że nie, żartuję. No mam mocną dawkę muzyki kubańskiej. Muzyka kubańska różni się od muzyki latynoskiej. Ma pewną specyfikę swoją. No tak, ale to jest, zadałeś tak głębokie pytanie, że nie ma... Nie będziemy się tak... Nie ma się zagłębić, bo dużo muzyki latynoskiej ma wpływ muzyki kubańskiej. Natomiast w naszym repertuarze... A nie odwrotnie. Absolutnie. I to nie powiedziałem tylko ja, tylko powiedziała to Celia Cruz i Tito Puente. Więc to są autorytetami w tym gatunku. I w naszym repertuarze są propozycje, które są nieznane. Nasze propozycje, które są nieznane z repertuaru kubańskiego, a czasami są utwory znane ogólnie z tego dużego nurtu, jaki był Buena Vista. Czyli mamy się tradycję. Czy na Kubie w tej chwili działa dużo takich swobód, bardzo muzykalnym narodem? Mnóstwo. Na każdym kroku są muzycy, którzy grają. I ciekawostka jest, że większość z tych ludzi, którzy spotykamy na ulicy, są samotni. No tak, to są najlepsi artyści. I tak szczerze mimo, że grają, że nie potrzebują żadnych. Pytam jeszcze na koniec, czy marzysz o powrocie na Kubę, czy chcesz wracać na Kubę, czy Polska stała się na tyle, jak moją drogą ucisną? Ja wracam teraz dość często, teraz we wrześniu. No, turystycznie. Masz odwiedziny. Raczej odwiedziny, żeby spędzić z rodziną ten czas. Natomiast wreszcie się Kuba nie jest najtańszy kraj na wakacje. Co może wydawać dziwnie, ale jest tak piękny jeszcze warto. Dziękuję, jest takie zaproszenie dla nas. Tak. Przecież tak. Można lecieć teraz właściwie za nim. Tak. Może. Nie jest drogo. Nie, to się... Ale nie tak drogo. Ale nie, jedno w zasięgu ręki. No, to na pewno to nie iść na policji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był Jose Torres. Dziękuję bardzo. Znany Kubańczyk w Polsce. Serdecznie pozdrawiam.